Cześć, witajcie. Kolejny odcinek z CF Moto z Z-Force'em. Lata się, ale z racji tego, że jest to pojazd używany, który został zakupiony trochę nie do końca z wiadomego źródła, no to trzeba sobie przy nim trochę pogrzebać. No i powiem wam tak. Kupując sobie takiego układa używanego, cokolwiek, ja bym się drugi raz chyba poważnie zastanowił. Nie chodzi o to, że to jest zła maszyna, bo to jest bardzo dobra maszyna i bardzo fajnie się tym jeździ. Ja jestem mega zadowolony z tego pojazdu, może tak go nazwijmy, jako pojazdem. Bo ani to quad, no buggy, różnie to się mówi, nieistotne. Przebieg nie jest duży, 5-6 tysięcy w tej chwili mi wyskoczyło kilometrów, więc wydaje się, że to nie jest dużo na pojazd. Ale z racji tego, że jednak to jeździ w terenie, to jeździ po błocie, wodzie i wszelkich innych miejscach, no, które nie są drogami równymi, gładkimi, jak to się mówi, i niewyboistymi, no to powiem wam, że myślę, że drugi raz kupując coś takiego, nie kupiłbym tego absolutnie, gdybym tego nie sprawdził w jakimś serwisie. I to naprawdę w dobrym serwisie. Albo, no ja jestem oczywiście mechanikiem, tak? Albo po prostu, gdyby ktoś mi nie pozwolił rozebrać pewnych elementów i sprawdzić ich, to bym się pożegnał z tą maszyną na pewno. Tak jak mówię, no ja się też do końca na tym nie znałem. To jest mój pierwszy pojazd tego typu. I nie piszcie, że to jest gówno, że Polaris czy Can-Am to jest cud techniki, bo one są wykonane wszystkie w bardzo podobny sposób. Tu nie ma jakichś gigantycznych różnic z tego, co widzę. Owszem, no, cena robi na pewno też swoje, ale wiele podzespołów pasuje z jednego do drugiego, chociażby tak jak kupywałem przeguby. Tutaj właśnie kierownicze, nie kierownicze, tylko zwrotnic, przepraszam. Przeguby zwrotnic, Yamaha, Can-Am, CF Moto, między innymi Grizzly, no to Yamaha, no to wszędzie praktycznie jest to samo, więc no nie wiem, no, jeżeli uważacie, że to są jakieś cudowne pojazdy, a CF Moto to jest najgorszy złom na świecie, no to wasza opinia, ja tak nie twierdzę. Natomiast problem polega na tym, że te sprzęty mają ciężkie życie. No i powiem szczerze, że drugi raz ja osobiście mógłbym to kupić tylko i wyłącznie naprawdę z dobrych rąk. Z dobrych rąk, gdzie znałbym historię tego pojazdu i historię serwisową tego pojazdu. Inaczej chyba nie. W tym momencie no, wszystko tutaj fajnie działa, lata, tak jak widzieliście, że naprawdę radzi sobie pięknie. Ja jestem mega zadowolony, ale popiskiwały hamulce, głównie w kierunku do tyłu, więc stwierdziłem, że no, trzeba też to rozebrać jak najbardziej. Więc rozebrałem, no i co? No i oczywiście stoją prowadnice zacisków i dlatego to popiskuje. Klocki są nowe, to wszystko jest nowe, ale oczywiście ktoś to złożył na sztukę. Zrobiłem zawieszenie w międzyczasie, powymieniałem tuleje, wszystko też ATV, odfock, quad odfock. No tam się w tym momencie zaopatruję w części, może już, chyba już wiecie, przynajmniej przy remoncie silnika, tutaj też pozostałe elementy jak najbardziej. Z tego względu, że no mają odpowiednią wiedzę do tego, będziemy w tej chwili z nimi też robimy temat związany z chłodnicą oleju, bo to jest jeszcze 800 starsza i tutaj będę montował najprawdopodobniej chłodnicę wodną, czyli wyrzucimy po prostu ten układ, który idzie taki dosyć długi, no niekoniecznie dobry, idący właśnie aż do samego przodu, to zostanie wyrzucone, zostanie zastąpione to chłodnicą z tysiączki. Koszt nie jest jakiś tam drastyczny, jest to do przeżycia, ale wiem, że to naprawdę jest już po modyfikacji, te silniki wtedy bardzo dobrze się zachowują i większych problemów już nie stwarzają, silnik po remoncie, więc myślę, że tutaj powinno być jak najbardziej ok. No co, ja działam z tymi hamulcami, w międzyczasie też zrobiłem zwrotnicę, nie zwrotnicę, tylko kolumnę kierowniczą. Tak jak mówię, wszędzie woda, wszędzie wilgoć, udało się ją zregenerować. Listwa na szczęście nie była zużyta, została oczyszczona, zostały dorobione odpowiednie tulejki ślizgowe, które usztywniły to wszystko, końcówki, tu wszystko było ok.
i wtedy w tej chwili naprawdę ten pojazd zaczyna się prowadzić bardzo dobrze. Zostały powymieniane drążki, końcówki zwrotnic. Z tej strony dolna, z tej strony górna. Reszta wszystko było jak najbardziej w porządku. Ludzy na zawieszeniu, tak jak mówię, na tulejkach wszystko mamy pokasowane. No niestety, no, trzeba się liczyć z tym, że kupując taką maszynę, trzeba naprawdę to porządnie przeserwisować, jeżeli chcemy. No chyba, że wiemy, że, no, że to naprawdę jest zarąbisty sprzęt. Chociażby taki jak mój będzie, bo naprawdę będzie przeserwisowany na tip-top. Wszystko to, co widzę, gdzie znajduję jakikolwiek problem, wszystko po kolei jest naprawiane, wszystko po kolei jest robione. To nie są koszta. To nie są jakieś tam drastyczne koszta. No przynajmniej w moim przypadku, tak? No bo wy oczywiście, jeżeli zrobicie to w serwisie, no to niestety no, roboczo godziny lecą. Ale warto, na pewno warto zrobić to w serwisie, tak jak zresztą u nas robicie ciągniki, chociażby właśnie ATV Otwock. Kład ATV Otwock, no myślę, że firma godna polecenia, jeżeli chodzi o naprawy właśnie tego typu sprzętu. Wiem, że chłopaki od wielu lat są na rynku i sobie radzą. Tak jak mówię, ja też korzystam z ich usług. Tak jak wiecie, ja się tego nie wstydzę, że mechanik pyta o coś i się doradza, bo ja też nie jestem wszechmogący i wszechwiedzący. No tak jak mówię, no maszyna naprawdę musi być mega przejrzana, jeżeli chcecie się tym pocieszyć, trzeba to naprawdę bardzo solidnie przejrzeć albo po prostu poświęcić masę swojego czasu, tak jak chociażby robię to ja, i przejrzeć to na tyle dobrze, żeby wyłapać wszystkie problemy, no i w pewnym momencie ten sprzęt zostanie po prostu do takiego stanu doprowadzony, że no, mam nadzieję, że będzie w końcu bezawaryjny. Bezawaryjny na razie jest, bo naprawdę fajnie jeździ, ale po prostu zostaną usunięte wszelkie jakieś takie dziwne mankamenty, które mnie troszeczkę niepokoją oczywiście, i tutaj musimy wszystko to, o to wszystko po prostu zadbać. Co dalej? Na warsztacie trochę wyjechało, trochę powjeżdżało, trochę się pozmieniało. Ford złożony. Tu jest masej, który był na sprzęgło, na hamulce. Sprzęgło robimy po kimś, on bardzo mocno ciągnął. Ale chyba już zrobione jest, została ostatnia zwolnica. Tak, może szybki rzut oka właśnie, bo dawno nic nie było. Robimy fenda. No fend to jest taki trochę, powiedzmy, rodzynek, bo trochę go robimy my, trochę go robi go kolega. Z tego względu, że no, na feriach, powiedzmy, sam sobie troszeczkę go naprawia. My mu oczywiście pomagamy po znajomości. Fend 720, przepraszam. To też dużo bolączek. Znaczy, może to nie są bolączki, to są po prostu tematy serwisowe, które gdzieś kiedyś były zaniedbane delikatnie. On został gdzieś tam zakupiony i miał problem z podnoszeniem się ośki. Ośka została cała rozebrana, no już tak, żeby ją po prostu przejrzeć. Porobione zostały łożyskowania siłowników podnoszących, wszystkie uszczelnienia. No to wymagało oczywiście przeglądu po przebiegu tam kilkunastu tysięcy godzin. I co dalej? I dalej pojawił się problem, że ta oś się po prostu nie podnosi. On już jak go kupywał, to ten problem był. Doszliśmy, że mamy uszkodzony elektrozawór ładujący, czyli ten odpowiadający za otwarcie po prostu linii LS. Zawór udało się dokupić po zamontowaniu zaworu, natomiast nadal mamy problem, ponieważ zawór nie dostaje napięcia. No i oczywiście dalsze śledzenie. Tam była ogólnie spalona cewka, no i on zgnił, po prostu masakrycznie zgnity. Nie wiem, czy go znajdę teraz, ale cewkę rozcinałem. Może jeszcze leży. O, jest. No, tak jak widzicie, mega po prostu zgnity. To troszeczkę zostało oczyszczone. Tu jest nacięcie z tego względu, że ja rozcinałem po prostu cewkę, żeby ją zdjąć. I w tym momencie, jeżeli założyliśmy, on nie dostaje napięcia. No i mamy uszkodzony kolejny element, czyli moduł, który po prostu odpowiada za uruchomienie tego zaworu. Tak jak widzicie, jest po prostu spalony, jest spalona końcówka mocy z racji tego, że ten zawór, cewka miała po prostu zwarcie. Cewka miała cały czas zwarcie. No nie wiem, czy teraz to rozbiorę. Zresztą jest i tak rozwalony. O, tak jak widzicie, no jest wyjarane. Także dosyć drogie urządzenie, kilka tysięcy złotych, i w żaden sposób nie udało się tego znaleźć. Naprawić się też za bardzo już tego nie da, ponieważ jest spalone po prostu. Tu jest płytka wyjarana, no nie ma sensu.
jeżeli to ma być naprawa trwała. No i czekamy teraz na ten moduł. No przekaźnik moduł, no moduł w formie przekaźnika. Założymy go i miejmy nadzieję, że to już w tej chwili ruszy i ta ośka będzie normalnie już pracowała tak jak powinna. Klasik. Klasik jest na dosyć dziwną przypadłość, aczkolwiek niekoniecznie. Tu jest pompa już druga zamówiona. To jest pompa ta o większej wydajności. To jest ciągnik, który był u nas niecały rok temu i on jest po hamulcach. No i to jest kolejne zaniedbanie ze względu... No zobaczymy jeszcze w ogóle co jak zostanie rozpatrzona gwarancja, bo nie wiem. Na razie mamy problem z pompą, która się po prostu ukręciła. Natomiast ciągnik po hamulcach i nawet raz nie zostały wymienione filtry. Jest to kolejny przypadek tego, że no niestety, ale my oddajemy maszynę i nie wiemy, co się dalej z nią dzieje. Zobaczymy po prostu, jaką dostaniemy odpowiedź z gwarancji. Czy zostanie to uznane dla nas, czy nie. Jeżeli zostanie zrobione, uznane, no to my też to zrobimy po prostu gwarancyjnie. No jeżeli nie zostanie uznane, bo ktoś stwierdzi, że no jednak tam jest zaopiłkowanie, a klient zaniedbał, nawet po oleju zresztą to widać, że on jeszcze się nie doczyścił, no w sumie ani jeden raz filtry nie zostały wymienione, ani olej. Także no sorry, ale troszeczkę to nie powinno tak wyglądać, zresztą już nie pierwszy raz poruszam ten temat. Ale mówię, tutaj czekamy po prostu na odpowiedź z Boscha odnośnie właśnie tej gwarancji, czy będzie uznana, czy nie będzie uznana. Tam jakieś drobne wycieki chyba mam jeszcze usunąć, które się tam w międzyczasie klientowi pojawiły, bo to też jakiś tam dosyć niedługo pracująca maszyna jest i zobaczymy. Na razie tak jest wszystko ok, ale no mówię, pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się, że po prostu ukręciła się pompa w tym modelu i zobaczymy, co będzie. Tu mamy renóweczkę, którą robimy tak w zasadzie dla siebie. Ona jest po uszkodzonym silniku, czyli silnik mamy do kapitalnego remontu. Silnik jest w tej chwili na szlifierni, robimy go, a w międzyczasie tam sobie powiedzmy ogarniamy takie tematy, żeby to taka fajna laleczka wyszła, żeby jednak jak się samemu pojedzie gdzieś w pole, to żeby to ładnie wyglądało, żeby to ładnie jeździło, więc mówię, no robimy to dla siebie i no myślę, że na jakiś czas to powinno u nas zostać. Sześciogarowa to jest 620 bez turbiny. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale wizualnie na pewno będzie cała odnowiona skrzynia, bo ten silnik jeszcze pracował, tutaj taka dosyć dziwna usterka w nim była, no ale stwierdziliśmy, że go rozbieramy, udało nam się w zasadzie go uruchomić bez większego problemu po tej awarii, ale no wiadomo, jak mamy to robić dla siebie, to robimy to dla siebie, więc tłoki, tuleje, to wszystko wywalamy, po prostu robimy go na nowo, więc szlifiernia nie do przeglądu, całość i będziemy to składać. On nie był brzydki, prawdę powiedziawszy, ale wiadomo, gdzieś tam popękane te błotniki tylne, to jest delikatne cholerstwo plastikowe, więc wszystko zostało pomalowane, łącznie z dachem, tam wszystko jest wymyte, wyczyszczone, maska, nie maska, to wszystko naprawdę będzie wyglądało ładnie, z przodu idą nowe opony, tylne są w miarę. Także zobaczymy, parę lat się może tym jakoś pobujamy. No Ford, ojej, Fordzik złożony, ale tacy, działa. Fordzik działa. Czekajcie, zamknę tylko drzwi, bo muzyczka sobie gra. Fordzik jest poskładany, skrzynia jest już ogarnięta. Walczę z wyciekiem. Wyjąłem pompę, to wszystko w niej porobiłem, ale kurna, tu się z niej tak leje, po prostu z elementów gdzieś takich zewnętrznych. Nie wiem, czy ta pompa gdzieś była już robiona, czy jak. Rozkręcana, no leje mi się zresztą, widzicie sami na podłodze, że stoi i cieknie, no kurde, nie mogę się tego cholerstwa pozbyć z warsztatu, aż mi się normalnie już nie chce do niego podchodzić. Robię to tak na raty, na siłę, ale... Dobra, skrzynia jest ogarnięta, to jest najbardziej istotne. To jest rzecz, na którą ten ciągnik przyjechał, no ale no nie oddam go tak z takimi wyciekami, no muszę to jakoś opanować. Jeszcze raz będzie trzeba zdjąć koło. No i patrzeć teraz dokładnie, myć tą pompę, uruchamiać go i patrzeć, skąd to po prostu dziadostwo nam cieknie. No i jak coś, to jedynie ten przód jeszcze na koniec, ale zobaczymy w ogóle, co klienci na ten temat powiedzą, kosztów i całej reszty związanej z tym ciągnikiem. No co, no tak na szybko. Cały czas coś się zmienia, cały czas coś się robi w warsztacie. Krótki filmik. Mówię, coś wjeżdża, coś wyjeżdża, tu się cały czas coś zmienia, więc to nie jest tak, że to wszystko stoi.
maszyn jest multum, naprawdę prawdziwy multum, zatrzęsienie wręcz bym powiedział w tej chwili na wiosnę, telefonów, maszyn i wszystkiego innego. Odbieram wszystkie telefony, bo staram się jak najbardziej być w porządku wobec Was, ale nie dziwcie się, że czasami mogę coś tam niechętnie odpowiedzieć, bo naprawdę zrozumcie, że ja już jestem po prostu czasami też zmęczony i na pytania, co może być popsute w moim ciągniku, naprawdę uwierzcie mi lub nie, ale naprawdę nie chce mi się już odpowiadać, bo to są głupie pytania, na które ja naprawdę nie znam odpowiedzi z większości przypadków i ciężko naprawdę jest określić. No ostatnio takie telefony miałem kilka sztuk naprawdę pod rząd, że ktoś kupował maszynę i mówi, że no klient chce mi ten ciągnik sprzedać, ale na przykład coś nie działa i ja mam zgadnąć teraz co, ile on będzie musiał za to zapłacić. No sorry, naprawdę, zrozumcie to, że jestem mechanikiem, to nie znaczy, że ja naprawdę wszystko wiem. To jest niemożliwe, tak? To jest niemożliwe absolutnie. Chcecie podjąć ryzyko zakupu uszkodzonej maszyny, no to podejmujcie to ryzyko. Ale liczcie się z tym, że no, trzeba po prostu jakąś dokładkę do tego później sobie zrobić i ewentualnie się cieszyć. No, mamy takie ciągniki na warsztacie jak najbardziej, ale no, to trzeba po prostu brać, kalkulować w pewne, jak to się mówi, ryzyko. No dobra, nie przedłużając, na dzień dzisiejszy sytuacja na warsztacie wygląda tak. Ja robię sobie przy CFC ciągniki, tak jak mówię, porozbierane, częściowo się składają, wyjechał właśnie fend. Dzisiaj no, zamówiliśmy ten moduł, tak jak mówiłem, jutro wyjedzie masę, bo tutaj już praktycznie wszystko jednego łożyska nam zabrakło, bo tak to byśmy to już dzisiaj poskładali. Daniel by akurat poskładał, dokończył to. Renówka klas, my to zło składamy już jutro, bo moje pompę nam przyszła, natomiast czekamy na decyzję, bo musimy wiedzieć po prostu, jak tego klienta w tym momencie policzyć, czy dostajemy gwarancyjnie i robimy to gwarancyjnie, czy nie. I klient no, będzie musiał za pompę zapłacić, no, my tą swoją robotę powiedzmy zrobimy no, jednak gwarancyjnie, bo mamy jakiś tam, wiadomo, szacunek też dla klienta i do tego, no aczkolwiek no, nie zawsze tak powinno być, bo jednak no, klient zaniedbał tą wymianę, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No mówię, renóweczka się robi, Fordik poskładany. I tyle. Czekajcie na następne filmy. Dawno nic nie było z warsztatu. Chcieliście coś? No to macie. Trzymajcie się. Powodzenia. Cześć.